Hej, witajcie, z tej strony Gilatki, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny materiał na tym kanale Planet Evolution. Moi drodzy, dzisiaj będziemy ewoluować naszą pustą planetę, nazwijmy ją Ziemia, tak jak totalnie nikt nigdy nie nazwał planety, ale okej. Możemy klikać i dostajemy za to oczywiście pieniążki, jak widzicie, dostajemy 3 monety, no i również jest napisane to, w jaki sposób możemy, w sensie... Na ile możemy dostawać na sekundę, powiedzmy. Możemy też zrobić w ten sposób, wtedy dostajemy bardzo dużo pieniędzy. Ranking światowy 9370. Na pewno uda nam się zrobić więcej, jeśli chodzi o to. Także mamy kilka rzeczy. Aktualizacje, wzmacniacz, tabela wyników, która pewnie najmniej nas będzie interesowała. Więc moc podwójnego kranu. Nie wiem, czemu akurat kranu. O, to się buduje na bieżąco i mamy teraz dwa. Za 1500 kosztuje kolejne. Atom. Okej. Łódka? W sensie to ma być nasz atom. I teraz też się generuje... A, samo się generuje też na sekundę. Okej. Czyli musimy teraz robić, możemy kolejne. Mamy kolejny atom, który będzie robił kolejne na sekundę. No to już zaczyna się coś, cokolwiek generować. Mamy też cząsteczki. Gwiezdny pył. Myślę, że klikanie przydałoby się też zrobić, ale klikanie pewnie zrobimy sobie z czasem. Jak wygląda wzmacniacz? Czarne dziury. Nawet światło nie może się im oprzeć. Możemy też za pomocą 100... Ile mamy w ogóle? Chyba nie mamy w ogóle. Nie mamy ich w ogóle. Możemy przeskoczyć o cały dzień. Zostalibyśmy 182 tysiące. To jest niczym, bo jak tylko klikniemy to, to już jest 259 tysięcy, więc no. Tak to wygląda, więc musimy sobie klikać. Oczywiście używam pewnych wspomagaczy, żeby zrobić to troszeczkę szybciej. Widzę, że tutaj dużo tych kamieni z kosmosu przybywa do nas, żeby jakkolwiek nam pomóc. Myślę, że powinniśmy sobie zrobić... Tylko chwila, czy teraz będzie klikanie znowu razy dwa, jeśli wezmę moc podwójnego kranu? Bo teraz klikam po 2, jak kupię to, to klikam po 4. Dobra, to jest sensowne, szczerze mówiąc. Możemy też kupić pierwszą cząsteczkę. Dobra, dużo rzeczy się tu buduje. Ciekawe jestem, jak ta planeta będzie dalej wyglądała. Widzę też jakiś promień cały czas. O, już nie ma tego promienia. Chciałem powiedzieć, że promień się pojawił i promienia już nie ma i zniknął sobie. Nie wiem, ile jesteśmy w stanie robić na sekundę, ale myślę, że gwiezdny pył to byłaby do... A, to jest pieniądze za reklamę? Dobra, sprawdźmy. Dobra, dostałem te pieniądze, niech będzie. W takim razie myślę, że moc podwójnego kranu. Myślę, że druga moc podwójnego kranu i będziemy... Dostaję 16 teraz za każde. To jest dużo, bo możemy gwiezdny pył bardzo, bardzo łatwo kupić. Człowieka też możemy kupić. Kurde, to jest już inwestycja jakaś, muszę przyznać. Kolejny gwiezdny pył będzie dobrą inwestycją. No, powiem wam, że samo w sobie to już idzie całkiem nieźle. No już 5 milionów byśmy dostali. To już jest o wiele więcej. 6000, jeśli chodzi o to, jeśli chodzi o ranking światowy. Co to jest w ogóle? Czy to są... A, bo są chyba różne planety, na które możemy się dostać. Żeby blokować 1,83 dec. A mamy 61 na sekundę. Wydaje mi się, że jeszcze minimalnie do przodu. Minimalnie do przodu. Możemy też chyba uzbierać na meteor, bo moc podwójnego kranu jest teraz dosyć droga. Dosyć duża, szczerze mówiąc. Więc myślę, że nie ma co. Nie widzę też opcji, żeby robić tu razy dwa. Chwila, czy to ogólnie jest razy dwa? Mogę za reklamę? I mamy raz dwa na 5 minut. Okej, czyli 32 teraz za każdym razem. To jest dużo. Za meteor 230. No, muszę przyznać, że meteor rzeczywiście zmienia tutaj troszeczkę. Moglibyśmy też atomów pokupować sobie, żeby dostawać jeden na sekundę, ale to chyba w tym momencie już niespecjalnie, jakkolwiek działa. O, dostaliśmy 3 tej waluty i teraz pieniądze razy 3. Ale kuszą! Plus jest taki, że tak naprawdę trwa to 5 sekund i od razu jestem w stanie robić coś więcej, więc jakby... teraz jak robię 48, teraz będę robił 96! O kurde, dobra, no to to jest duża różnica. Możemy też kupić meteor albo zrobić kolejną moc podwójnego i zrobić 192. I teraz możemy za 80 coś tysięcy. Już 5600 na miejscu. Bardzo ładnie, zaraz zrobimy kolejną moc podwójnego. I 384, proszę bardzo. Teraz można robić progresy. W ten sposób leci pięknie. I co nam to zmienia, że mamy tam 300 coś, nie, 600 coś, przepraszam, na sekundę. Jak to nic nie zmienia. Możemy teraz człowieka kupić, pyk, pierwszy człowiek. Czy on się pojawi rzeczywiście? Czy jest gdzieś pokazany? Chyba niespecjalnie. Wydaje mi się, że niespecjalnie. Ale został kupiony. Moglibyśmy robić bardzo dużo dzięki temu. Teraz musimy uzbierać sobie na UFO albo jakieś kolejne inne atomy i tak dalej, żeby cokolwiek robić. Z perspektywy czasu chyba nic więcej niż moc podwójnego nam się obecnie nie opłaca. Tak patrząc z perspektywy, że totalnie nie. Jakby robimy to i na tym razy 5 staramy się robić... przepraszam, razy 3 staramy się robić jak największy progres możliwy, który jest w tym momencie. Więc ciśniemy. Zaraz za to będziemy mogli robić razy 3000 właśnie. 3000 dostajemy. I 1,23 miliona. Myślę, że najpierw zrobimy 1,23 miliona. I dopiero potem zrobimy sobie moc podwójnego i dopiero teraz będziemy robić UFO. Krowa międzygalaktyczna też jest potem, widzę. Dobra, robimy UFO.
teraz samo. 17 milionów. Dobra, to jest dużo. Dobra, 17 milionów trafia na naszą planetę, więc możemy w tym momencie kupić moc podwójnego razy 2. Zaraz będziemy mogli znowu kupić kolejne. Pyk i to jest... O, tak, proszę bardzo. Ile? 50 tysięcy na sekundę. Możemy kupić krowę międzygalaktyczną. To jest piękne. Szkoda, że już nic innego nie dodaje mi żadnych mnożników, jeśli chodzi o to. Coś się zepsuło. O, dobra, już działa. Nie mam pojęcia, co się stało na moment. Teraz już jakieś czerwone promienie lecą. 21 milionów. Co w ogóle mogę tu sprawdzić? Mnożnik prestiżu. No dobra. Moglibyśmy co zrobić? Moc podwójnego. Moc podwójnego jest zawsze najlepsza z tego wszystkiego tak naprawdę. 4000, światowy ranking. To jeszcze troszeczkę. Jeszcze minimalnie nam brakuje. Moc podwójnego. 200 tysięcy. Masakra. Trzeba to jak najbardziej wykorzystać po prostu. 24 do góry, 40%. Ciekaw jestem, jak to, w sensie, jak to wpływa jakkolwiek. No teraz dostajemy 400 tysięcy, więc 188 milionów, żeby zrobić kolejną inwestycję. No to jest... fajnie idzie, bardzo fajnie idzie. Na tych podwójnych, 18 poziom, nie wiem w ogóle jaki jest maksymalny, szczerze mówiąc. Możemy też kupić kometę, możemy też kupić asteroidę. Asteroida jest za 500 milionów, czy asteroida będzie bardziej... Nie, moc podwójnego jednak bardziej mnie przekonuje, patrząc na nasz obecny progres, jak to wygląda. Powiem wam. Dobra, jest. Moc podwójnego znowu. Teraz 1,5 miliona dostajemy. O kurde, 4 biliony. Biorę to. Dobra, mamy 5 bilionów, więc możemy raz, dwa, trzy razy zaupgrade'ować. No i teraz myślę, że powinniśmy tu troszeczkę w dół polecieć, czyli kupić chociażby asteroidę, bo jej nie posiadamy w ogóle. Planetę krasnoludków. Okej, niech będzie planeta krasnoludków w takim razie. Jeszcze został nam księżyc. 44 biliony. Ej, to drogi! To drogi! To jakby moc podwójnego jest tutaj o wiele lepsza, szczerze mówiąc. Dobra, moc podwójnego, proszę bardzo, 25 milionów, no i konkret. W ten sposób można nabijać to wszystko. I teraz znowu jakoś tak mało się wydaje, że moment czekamy i znowu mamy kolejny poziom podwójnego. Mógłbym też te atomy kupować i tak dalej, ale nie wiem, czy no... Czy to cokolwiek by pomogło, szczerze mówiąc. 19 bilionów w tym momencie. No, powiem wam, że przyciągamy dużo jakichś statków kosmicznych i innych rzeczy. W sumie to jak kupuję to, to za każdym razem jest mniej więcej dwa razy tyle, więc mniej więcej powinienem czekać za każdym razem tyle samo czasu. Czy tak jest? Ciężko stwierdzić, bo 37, no nie, minimalnie więcej, czyli powinno być 75 jakoś, a mamy 93, więc jest troszeczkę więcej. Mógłbym też kupić atomów trochę, ale no, to jakby... Mam poziom 90 i niewiele to zmieniło chyba. Tak naprawdę. Ale mamy jeszcze razy 3 przez 50 sekund. Nie wiem, czy będę mógł to potem cały czas robić. A, przepraszam, teraz miałem 40 coś bilionów uzbierać, żeby kupić księżyc. Nie wiem, czy ten księżyc się tu pojawi. Wydaje mi się, że niespecjalnie. Mamy jeszcze kolonię mrówek, która jest za 300 bilionów. To dalej bardziej nam się opłaca moc podwójnego kranu. Nie wiem, czemu akurat kranu, bo woda ta... 1,61 tryliona. Zapraszam. Dobra, dostaliśmy w takim razie moc podwójnego kranu, bo to się oczywiście przełoży na kolejne nasze inwestycje. 1,32 tryliona. No, muszę przyznać, że całkiem szybko nabijamy to. Przynajmniej na razie. Dobra, jeszcze 10 sekund, więc na razie zbieramy wszystko, co tylko się da. I potem będziemy robić inwestycje. Jeszcze 4 sekundy, 3 sekundy, 2 sekundy, 1 sekunda i wracamy do normalnych wartości. Za 2 biliony, więc co możemy kupić? Możemy kupić kolonię mrówek i możemy kupić planetę. O, trochę jeszcze tego zostało, szczerze mówiąc. No dobra, ile mam pieniędzy? 1,2 tryliona. No to jeszcze troszeczkę kosztuje, szczerze mówiąc. Możemy dalej razy 2. Dobra, jest razy 2. Teraz pytanie, czy pojawi się razy 3 zaraz? Bo ostatnio się pojawiło razy 3. Jeśli się pojawi razy 3, to też bardzo chętnie to wezmę. Tylko na razie nie chce się pojawić. Więc trochę gorzej. No ale no dobra, nie jest to jakoś najważniejsze. Moc podwójnego. Moc podwójnego. W sensie moc podwójnego, ale w sumie to moc poczwórnego, bo tak naprawdę w ten sposób to wygląda, jak mamy razy 2. Więc no. Jest razy 3, moi drodzy. Dobra, idę zaupgrade'ować, to mamy 33 poziom, potrzebujemy trochę wyższego. Dobra, trochę podbiliśmy, właśnie aktywowałem po raz kolejny razy 3. 2130 miejsce, moi drodzy, z 33 na 60 poziom skoczyliśmy. Nic tu nie upgrade'owałem, więc teraz tak, jeśli chodzi o tryliony, mamy już quintiliony, więc możemy kupić egzoplanetę, możemy kupić gwiezdnego niszczyciela, możemy kupić gwiazdę czerwonego karła, możemy kupić fast foody, możemy kupić Einsteina, możemy kupić pulsar, możemy kupić mgławicę planetarną,
obcych, gwiazdę, planetę pizzy, cokolwiek to znaczy. I mamy jeszcze trochę rzeczy do kupienia dalej, więc jest to no dalej szeroka droga. Tym bardziej, że przyjmujemy decylionów chyba? Nie jestem pewien, wydaje mi się, że decyliony to się nazywa. Nie jestem pewien, okej? Okay? Na pewno teraz potrzebujemy sekstylionów, żeby przejść w ogóle na 61 poziom i tak dalej. Jest tu masa roboty, jeśli chodzi o to, powiem wam, jeśli chodzi o takie klikanie i zbieranie tego wszystkiego. Oczywiście, wiadomo, ja mam troszeczkę szybciej i prościej, ale tak zresztą każdy może mieć. Myślę, że moim celem będzie to, żeby dobić ranking światowy 2000 obecnie. W sensie, żeby być poniżej 2000, bo liczę na to, że po prostu to jest takie małe osiągnięcie, bo brakuje nam 97, żeby dostać chyba jakiś bonus. Więc widzicie, z każdym kupnem, z każdym kliknięciem gdzieś tam zbliżamy się do tego celu. I mam nadzieję, że rzeczywiście uda się ten cel osiągnąć, bo jakby nawet, jakbym chciał jakieś top 100 czy coś, to nie byłoby szansy. Dużo sekstylion, witam. Dobra, poproszę je, pyk, pyk. 36, to zaraz możemy jeszcze kolejny zrobić. Upgrade, cyk, jest, proszę bardzo. 2032, moi drodzy, to już jest bardzo blisko. Czy jak kupię w ogóle jakieś takie rzeczy, to cokolwiek zmienia? Nie. Takie rzeczy? Nic nie zmienia. Jakieś gwiazdy? To też nic nie zmienia. Dobra, potrzebujemy kupić czerwoną gwiazdę i śmiercionośny wirus. Śmiercionośny wirus, to brzmi... No okej, okay, nie komentujmy tego. O kurde, ja to kupiłem i to prawie nic nie dało. Różowe okulary kupiłem i to nic nie dało totalnie. Supernowa 62... No to nie, to bardziej mi się opłaca kupować moją moc podwójnego kranu. Bo moc podwójnego kranu sprawia, że moja moc podwójnego kranu jest 6 kranu, bo to jest razy 6. 2017 miejsce. Dobra, nie jest źle. Jeszcze troszeczkę. 5 do góry i 20% więcej będziemy dostawać. Bardzo przyjemnie, poproszę, poproszę. To już niewiele. 165 sekstylionów. Dalej mi nie wyskoczyło nic, żebym mógł więcej dostać zaraz za obejrzenie jakiejś reklamy, ale jakby to nie problem. Uwaga. Jest 2000. Poniżej. Jest 2000 równo. Może zaktualizuj z czasem. Nie jestem pewien. Dobra, spróbujmy na dole coś kupić. A! 999! Nice! Supernowa i niemieckie piwo. Za 300... septylion jeszcze raz. Dobra, możemy to wziąć i możemy od razu kupić niemieckie piwo, komputer kwantowy. I myślę, moi drodzy, że na tym momencie sobie na razie zakończymy. Ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Oczywiście link do gry znajdziecie w opisie, bo można tu zrobić bardzo dużo. Zresztą widzieliście, że jest bardzo dużo planet, które możemy odblokować sobie tutaj po drodze. No i tu jeszcze jest sporo rzeczy do odblokowania. Mniej niż dalej, ale no. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i cześć!